biskupia Górka dla mnie jest moim dzieciństwem, wspomnieniami naszych młodych lat. Zawsze mówimy, o fajnie było, kiedyś było lepiej. Po prostu lepiej było, bo byliśmy młodzi, nie mieliśmy zmartwień ani troski. I ta biskupia Górka właśnie nam zapewniała taki troszeczkę brak opieki rodziców, bo biegaliśmy, tu było bardzo dużo drzew, był park, były tereny zaniedbane, opuszczone i my mogliśmy się tam bawić. Ja się urodziłam w listopadzie 55 roku, więc myślę, że my tu przyjechaliśmy gdzieś na wiosnę 56 albo 55. Tata mój, najpierw tata przyjechał do stoczni, pracował w stoczni. I najpierw znają mieszkanie na Szerokiej. Zajął mieszkanie z babcią, zostawili swoje ubrania, rzeczy, poszli do pracy, wracają. Tam się okazuje, że przyszli nowi ludzie, inni lokatorzy. Mój tata po długich poszukiwaniach w końcu znalazł mieszkanie w dosyć złym stanie i może dlatego został tutaj, że nikt, żadna inna rodzina się nie wprowadziła, na Stoku 13. Tata po wojsku przyjechał do stoczni, bo stocznia przyjmowała bardzo dużo ludzi do pracy. Moja mama pracowała w Elblągu. W Elblągu ja się urodziłam i z tym małym dzieckiem mama przyjechała do taty, który miał w tym czasie mieszkanie wyremontować i przygotować do zamieszkania. Nie wiem, w jakim on był stanie. Zawsze mama mówiła, że był w tragicznym stanie. Był duży pokój, mały był przejściowy. Z małego pokoju wchodziło się do kuchni. W kuchni był piec węglowy. I ja pamiętam, miałam 3 lata, że na piecu węglowym wisiał ręcznik. I ten ręcznik był wciągany do tego pieca. I tak stałam i się patrzyłam. I jak przyszła moja babcia, zaczęła krzyczeć, okazało się, że tam stado szczurów latało. To był rok, mógł być rok 58, 59. Także ci ludzie musieli walczyć jeszcze ze szczurami tutaj. Gdy się tu wprowadziliśmy, to okazało się, że tutaj właśnie są tacy ludzie, którzy przyjechali z Pomorza. Moi rodzice mieszkali koło Iławy, Ostródy, w miejscowości Lubawa. Rodzinę mieliśmy w Elblągu, gdzie moja mama dostała pracę. Tata przyjechał do Gdańska i osobno mieszkali chyba z pół roku. I moi sąsiedzi przyjechali ze wschodu, inni przyjechali z Mazur, także tutaj taki mały kocioł etniczny. I te początki były takie, że ja pamiętam, jak po gruzowisku chodziliśmy i to było właśnie za waszym budynkiem. Tam był jeszcze jeden budynek albo dwa, no i takie wykopy, czy nie wiem co to było, no w każdym razie nierówny teren. Nasi rodzice mieli kłopot, bo tutaj było daleko do placu Wałowego i daleko było do Żabiego Kruku, także musieli nas codziennie odprowadzać. Mnie odprowadzała pani Kopotowska, sąsiadka nasza z bloku ulica na Stoku 14. I ona chodziła przez tam, nie wiem, 2-3 dni, a później moja mama. Później się dołączała jeszcze pani chyba Sabatowska, jeżeli dobrze pamiętam. Tak sobie rodzice radzili. Rodzice, kobiety często nie pracowały, chociaż nie wszystkie. Mężowie pracowali w stoczni i w stoczni było tyle pracy, że mogli pracować od rana do wieczora. No, i tak to pozwalało nam na życie. Ale pamiętam, że mama mówiła, kup masło i margarynę. Ja mówię, masło i margarynę, to dwa masła kupię. Nie, masło jest dla ciebie i dla mojej siostry, a margarynę my będziemy jeść. To nie musiało być za bogato. Ale dzieci tego nie odczuwały, że było tam chleb z ogórkiem albo z cukrem. Nie wiem, czy by się ktoś zjadł. Chleb z masłem i z ogórkiem, albo chleb z masłem i z cukrem. No, mięso było na obiad w niedzielę i w poniedziałek, jak zostało. A w codzienny dzień było takie zdrowe życie. Mieliśmy placki ziemniaczane, naleśniki, ziemniaki z marchewką, z buraczkami, tak, z fasolką. Kurę moja mama miała na podwórku, tak, która znosiła jajka. Jedną kurę, o, tylko jeden rok, ale pamiętam tą kurę. Wyprowadziłam się w roku 69, ponieważ ten dom był niepodpiwniczony i miał ogromną wilgoć. No ale tata mój remontował właściwie cały dom. W
ponieważ odkopywali fundamenty, nie wiem z kim, z kolegami chyba, smarowali smołą fundamenty, na ściany kładli nowe jakieś płyty, dzisiaj byśmy powiedzieli płyty gipsowe, ale to wówczas też jakieś płyty były, pilśniowe chyba. No i bo ja chorowałam na zapalenia płuc, okazało się, że tam jest bardzo dużo wilgoci, grzyb był na ścianie i moi rodzice powiedzieli, że chyba nie ma szans na otrzymanie mieszkania komunalnego, trzeba sobie po prostu kupić mieszkanie spółdzielcze. I wyprowadziliśmy się na Przymorze. No i tam się poczułam jak w raju, ponieważ była łazienka, była kuchnia jasna. My nie mieliśmy łazienki, mieliśmy taką dobudówkę, w której tata mój zrobił toaletem, bez możliwości umycia rąk. I inni mieszkańcy tego naszego domu mieli, no właśnie ja nie wiem dokładnie, czy mieli toalety na półpiętrach, czy były toalety w podwórku. Wiem, że w innych budynkach sąsiednich były toalety na półpiętrze. Gdy się wyprowadziłam, to przede wszystkim brakowało mi przestrzeni, chociaż mieszkałam na 7 piętrze, w wieżowcu i miałam widok na Zatokę Gdańską, ale to było wszystko takie dla mnie dziwne, suche, takie za bardzo kwadratowe. Domy były prawie identyczne, pudełkowate, a tutaj był każdy dom inny. Tu były domy z gzymsami, tu były napisy na budynkach, tu były ślady po kulach. Nad każdym szczegółem można było się pochylić i pomyśleć, chociaż byliśmy dziećmi, ale się z nas zastanawiało to, dlaczego tutaj tak jest, a nie inaczej. Ja myślę, że ten rejon był takim przykładem umiejętnego współżycia pomiędzy różnymi narodowościami oraz pomiędzy różnymi etnicznie grupami, ponieważ tu przyjeżdżali również po wojnie. Niemcy wyjeżdżali, po wojnie przyjeżdżali repatrianci ze wschodu. Moja rodzina przyjechała z Pomorza, czyli z terenów, które Niemcy zostawili w czasie wojny, a Rosjanie burzyli. No i właśnie ten teren był niezburzony. To był zburzony tylko niewielki obszar, kilku kamienic. Więc żyliśmy sobie wszyscy tak razem, obok menonitów, czyli tu chyba byli zielonoświątkowcy albo protestanci po wojnie przyjechali. Tutaj byli Niemcy, czyli też protestanci, katolicy my i wszystkie dzieci się bawiłyśmy razem na podwórku. Nikt nikogo nie wyzywał. Jak były festyny, to się bawiliśmy razem. Gdy jechał wozak koniem, wiózł szmaty, butelki, garnki, to każde dziecko pukało do swojego sąsiada i mówiła: Pani Kowalewska, Pani Jackowska, Pani Labu... Pani Budna, tutaj jadą, można kupić garnki, można kupić szmaty, pani przygotuje dwie butelki. I zawsze, gdy moja mama dawała butelki, dziecko otrzymywało jedną butelkę gratis i później mogło sobie kupić jojo, taką piłeczkę na sznureczku. Ja oczywiście koloryzuję, bo mnie ta dzielnica się wydawała bardzo piękna i gdy zobaczyłam teraz tutaj w Zrzeszeniu, w Stowarzyszeniu Biskupia Górka zdjęcia z tamtych lat, te obdrapane budynki, te obdrapane krawężniki i połamane stopnie, progi do domów, to wydawało mi się, że to są jakieś zdjęcia z czasu wojny, ale to były zdjęcia z lat 60. Także nasze wspomnienia trochę się zatarły. Ale myślę, że ta Biskupia Górka i okolice będą, czyli ulica, przepraszam, ulica Biskupia i okolice będą znów piękne i ładne. I będą przypominać gdańszczanom, że była taka dzielnica i każdy dom ma swoją historię. Gdy narzekaliśmy wszyscy na naszą właścicielkę, która systematycznie co miesiąc zbierała jakieś tam drobne grosze, chociaż wiadomo było, że ten dom już nie jest jej, bo miasto przejęło wszystkie budynki poniemieckie. Więc mama jej dawała parę jajek, masło, bo na wsi mieliśmy rodzinę. Ale ona nas zapraszała na pudingi, na ciasteczka, które sama piekła. I właśnie ta jedność taka pamiętam mojej kamienicy. No to pamiętam jako dziecko. Później pamiętam
budowę szkoły, bo szkoły nie mieliśmy. I byliśmy bardzo obrażeni, my dzieci, że ten piękny plac, który tam się znajduje, na którym mogliśmy się bawić, kopać piłkę, że tutaj będzie w przyszłości szkoła i nam zabierze tę wolność. A dzieci inaczej myślą o tym. Widzieliśmy, że jest cmentarz, widzieliśmy, że są groby. Rodzice nam mówili, że mamy się modlić, jak przechodzimy koło grobu, mamy wspomnieć o duszy tego człowieka, który tam leży, bez względu na to, że czy jest, czy napisy były w cyrylicy, czy napisy były w, jak to było, to niemieckie, takie w gotyku. W gotyku były pisy, często pisane. Nie wiem, czy tam prawosławne były, ale wiem, że tak rodzice mówili, że mamy szanować wszystkie groby, bo człowiek jest zawsze człowiekiem. No i my byliśmy tak naturalnie wychowani, że byliśmy przy pogrzebach i przy zgonach ludzi, swoich krewnych. Widzieliśmy, że dziecko się rodzi i człowiek stary musi umrzeć. Na wojnie bardzo dużo ludzi umierało. W czasie budowy szkoły znajdowaliśmy bardzo dużo kości i to też nas nie oburzało. Oburzało naszych rodziców, nas nie. Nas nie. Także ta pamięć jest taka wielowątkowa tutaj z tej dzielnicy. Budynki, ludzie, krajobraz, wolność. Jedyno, co nam nie wolno, co nam nie było wolno, mnie nie było wolno, to chodzić nad rzekę oraz wchodzić do kościoła, żeby nie zaburzać chyba spokoju, do kościoła menonickiego. No i wówczas to było takie trochę, nie wiem, no właśnie nie wiem dlaczego, czy nie mogliśmy wchodzić dlatego, że tam były, że tam była inna odmiana naszej wiary katolickiej, chrześcijańskiej, przepraszam, czy tam była, czy może przeszkadzaliśmy w odprawianiu mszy. Bo my często dzieci mieliśmy wolne w sobotę po południu, my tam w soboty chodziliśmy, a tam często w sobotę było jakieś zebranie. No to pamiętam, że z koleżankami byłyśmy bardzo ciekawe, co tam się znajduje. Jedna, drugi stawała swoimi małymi nóżkami na plecy i zaglądaliśmy w okienka, co tam się może znajdować. Bawiliśmy się po wszystkich pustych ogrodach, nieogrodzonych, bo ogrody były, ale nieogrodzone. Były jeszcze stare jabłonki, stare śliwki. I tam spotykaliśmy się z chłopakami, którzy nam zrywali śliwki, zrywali nam bez w maju. Natomiast z koleżankami, Genią, Wioletą, Bożeną spotkałam się w szkole. I szkoła jednak jednoczy, bo siedzieliśmy wszyscy w jednej sali, braliśmy udział w różnych zawodach sportowych. No i to jest właśnie takie zastanawiające, że tak, że my się spotykamy do dzisiaj. Ja nie skończyłam szkoły 21, w 7-8 klasę skończyłam już na Przymorzu. I jednak kontakty były, jakieś adresy, telefony. I tak się po prostu to stało, że Genia mnie kiedyś spotkała na ulicy i mówi, że mieszka też na Chełmie, bo ja po wyjściu za mąż zamieszkałam na Chełmie. I tam zaczęłyśmy się spotykać. Genia bardzo dużo koleżanek pamiętała, spotkałyśmy jeszcze jedną i tak do tej pory się właściwie spotykamy. Chociaż mieszkają za granicą, ale czasami takie przyjaźnie, w którym spotykam się raz na pół roku, przetrwają dłużej niż takie przyjaźnie, w którym się człowiek spotyka raz w tygodniu. Może dlatego jesteśmy tacy trochę wyjątkowi, że byliśmy w izolacji, my nie mieliśmy innych koleżanek. Moje koleżanki z Żabiego Kruku, czyli ze szkoły 67, spotykaliśmy się krótko, ale one weszły jakby w inne osiedla. A tutaj to osiedle to taką enklawą jest wśród innych. To jest stare domy. Ja zazdrościłam tym dziewczynkom z Żabiego Kruka, że tam są budynki, wieżowce z łazienkami, z ubikacjami. A my mieliśmy, czasami to był wstyd zaprosić kogoś, bo ubikacje mieliśmy w podwórku na przykład. I tu się właśnie do tej pory nic nie zmieniło. Jak ktoś sobie nie zmienił sam mieszkania, rozkładu, nie wydzielił sobie kawałka przestrzeni, no to dalej te toalety były na podwórku albo na półpiętrach. Czyli mieliśmy takie pewne małe sekrety, że te nasze mieszkania, które były piękne, na przykład pokój miał 40 metrów i był podzielony na trzy części. To nikt w Gdańsku takich chyba nie miał, tylko w tych starych kamienicach. Może ktoś na Oruni, może gdzieś stare budynki w Brzeźnie. I tu była taka mała enklawa takich właśnie budynków międzywojennych, które nas, bo my również po klatkach schodowych się biegałyśmy i bawiłyśmy. I nikt z mieszkańców nie przepędzał nas. Nikt nie mówił, idźcie, nie hałasujcie, tylko mówił, a jak się bawicie? A to się bawcie, tylko za bardzo nie hałasujcie, bo mój mąż wrócił z pracy i chce się wyspać.
Tak było. To było tak w budynku, tam gdzie mieszkała Bożena, czyli to był na stoku 14. No tak, fajnie to było. Tak, tak, to było. Tak nieraz myślę o moich wnukach, że chodzą na lodowisko. My sobie wylewaliśmy wodę na o, właśnie, współpracowaliśmy razem. Wylewaliśmy sobie wodę przed szkołą, woźny nam wylewał. No i jeździliśmy sobie na łyżwach, które były przykręcane do butów. Albo na górce trochę polał wodą, już mieliśmy na sanki taką fajną, właściwie zjeżdżalnię. No, ponieważ to był teren urozmaicony, to mieliśmy się gdzie bawić. I latem, i zimą. Najbardziej przyjaźniliśmy się z państwem Olszewskim. Pani Olszewska pracowała w spółdzielnia, mówiliśmy spółdzielnia, to jest sklep spożywczy dzisiaj na rogu, na Biskupiej Górce. Jej mąż, pan Olszewski, był kierownikiem tego sklepu, byli bardzo sympatyczni, każdego klienta obsłużyli bardzo dobrze i miał dzieci, córki, z którą z jedną z nich się przyjaźniłam. Także tych ludzi pamiętam, też mieszka, córka mieszka na Przymorzu w tej chwili. Następnie to był pan Płatek. Pan Płatek chyba był najbardziej ukochanym człowiekiem tutaj u nas na tym osiedlu przez dzieci, ponieważ miał złote pierścionki. Ja bardzo chciałam mojej mamie kupić złoty pierścionek. Powiedziałam, mamo, tam są takie prawdziwe złote pierścionki z takim wielkim czerwonym oczkiem. I moja mama właśnie dała sobie zrobić taki pierścionek. To jest pierścionek po mojej mamie. I ja wtedy już widziałam, że nie ma żadnej różnicy między tamtym pierścionkiem za kilka złotych, a tym. Po prostu to była... Dlatego ten pierścionek między innymi noszę, bo ona cały czas mówiła, że chce pierścionek z czerwonym oczkiem. Pan Płatek nam często dawał, wstaliśmy pod oknem, tak patrzyliśmy. Pan Płatek wychodził i mówił, chcecie rybki? No chcemy. I nam często częstował nas bez pieniążków, nie? Pamiętasz? To mówi, weźcie sobie po jednej rybce. My sobie braliśmy po jednej rybce i mama mówi, nie zapłaciliście? No nie, pan Płatek nam dał. Przynajmniej mi się to zdarzyło, no ale pierścionka mi nie dał dla mamy. No co, później chodziliśmy do pana Kowalkę. Po warzywa. Ja chodziłam mało po warzywa, tak? Wiem, gdzie znajdował się sklep. Pamiętam pana Kowalkę, ale najbardziej pamiętam pana, który przyjmował magiel. Moja mama maglowała pościel, trzeba było ją wyciągać. Była krochmalona, była biała, nie tak jak dzisiaj kolorowe są, często z monogramami na wrogach. I ta pościel musiała być bardzo wyciągnięta i dobrze złożona, bo tego wymagał sobie pan, który prowadził magiel. Bo mówił, że tak się wymagluje, jak my złożymy. To było na ulicy Biskupiej Górce. Nie pamiętam. 29, tak? 29. Schodziło się głęboko, głęboko w dół. Przy każdym stopniu bałam się coraz bardziej, bo tam wchodząc z jasnego pomieszczenia było od razu ciemno. I wydawało mi się, że tam nie ma lampy, a tam musiała być żarówka jakaś taka marna, ale ja po prostu prześwietlone oczy od słońca. No i słyszałam ten straszliwy huk maszyn, tam było wszystko, to byłby dzisiaj zabytek, to był drewniany magiel, który wydawało mi się, że on ma z 5 metrów wysokości, a to jest niemożliwe, więc musiał mieć może ze 2, może 3 metry. Wielkie rolki, drewniane bele, czy drągi można by powiedzieć, wałki z bielizną i bez bielizny chodziły razem, jeden ugniatał, drugi maglował. Nie pamiętam już dokładnie tej maszyny, ale była bardzo duża i hałaśliwa i budziła respekt u nas dzieci. Ten pan był bardzo miły dla mnie również. Był małomówny, nie był taki rozgadany jak pan Płatek. Nie uśmiechał się do dzieci. Widocznie był, ciężko pracował i tak dzisiaj go oceniam, że ciężko pracował, siedział cały czas w tej ciemnej piwnicy i może nie miał się z czego śmiać. Później pamiętam pana Skokowskiego. Pan Skokowski był ojcem, dla mnie nie był fryzjerem, był ojcem mojej koleżanki, Celiny Skokowskiej, z którą się bardzo przyjaźniłyśmy, która zawsze miała kanapki i gdy siedziałyśmy w szkole, mówiliśmy, Genia, nam się chce jeść. A Celina mówi, chcecie mojej kanapki? Dawaj. Zjadłyśmy kanapkę. Pani Skokowska była zadowolona, bo córka zjadła kanapkę, nie było jej w tornistrze, a my byliśmy zadowolone, że zjadłyśmy kanapki, bo nie miałyśmy czasu sobie zrobić. Pan Skokowski był też sympatyczną osobą, wspominając go. Pamiętam mamę siedzącą na wielkim fotelu
z hełmem, z takimi czerwonymi rureczkami na głowie. I wiem, że to po latach się dowiedziałam, że to był ostatni zakład fryzjerski, który robił trwałą, parową, tak zwaną wieczną. Trwałą. Włos musiał odrosnąć, żeby nie był skręcony. Jeszcze tutaj był sklep Pasmanteria. Jeszcze to była pani krawcowa, która mieszkała na Zaroślaku. Idąc w dół, za zakrętem, po lewej stronie budynków, ostatni dom przed mostkiem, mieszkała pani Lisowska. Pani Lisowska mieszkała na, chyba na pierwszym lub na drugim piętrze i ona nam przerabiała płaszcze, przerabiała sukienki lub też szyła z nowych materiałów. Również wszyscy sympatyczni. Wizyta do fryzjera czy wizyta do krawcowej to była taka trochę, to było takie trochę spotkanie towarzyskie. Często mama sama się urywała, my zostawaliśmy z tatą lub bardzo lubiłam chodzić lub też chodziłam z mamą i obserwowałam. Wszystko to było takie ciekawe. Naszym kościołem był kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla na ulicy Rogaczewskiego. To nie było daleko stąd, ponieważ przechodziliśmy Biskupią Górką na dół. Po lewej stronie były jakieś ruiny. Można było tamtędy dojść do kościoła, ale my szliśmy ulicą na Stoku. I tam ulica na Stoku przecinała dzisiejszą też Armię Krajową i wychodziliśmy do kościoła przy figurze Matki Boskiej. Proboszem naszym był ksiądz Klus, później biskup gdański. Dzieci było bardzo dużo do komunii wówczas. Mieliśmy lekcje na kilku grupach. Salki były za kościołem. Kościół wydawał mi się bardzo ogromny, po prostu ogromny. Gdy po latach wróciłam do tego kościoła, myślałam sobie, matko, gdzie tutaj są te przestrzenie? W ogóle ich nie ma. Ksiądz Klus był bardzo, bardzo ciepłym, spokojnym, takim przyjaznym człowiekiem. Gdy nas spotykał, mówił, no dziewczynki, jak wam tam idzie, jak w szkole, a tu bardzo was męczą. Mówimy, że nie męczą nas. A musicie się dużo uczyć tych pacierzy. No mówimy, że dużo, ale dacie rady, bo jesteście zdolne. To tak raz taka rozmowa wyglądała. Tak, był zawsze uśmiechnięty i był dla nas, dla dzieci przyjazny. Co nie zawsze mam takie wspomnienia o księżach. Po bukrach chodziliśmy i u góry były schody, które prowadziły aż na dół, chyba tam gdzieś na Zaroślak. To ja pamiętam, że nigdy nie wyszłam tymi schodami gdzieś na Zaroślaku. Po prostu taka mnie panika ogarnęła, ciemność mnie tak, że wracałam do góry, ale chłopcy szli na dół. I mówili, że gdzieś tam na dole, za Zaroślakiem można było, czy na Zaroślaku można było tymi bunkrami wyjść. Dzisiaj one są wszystkie pozamykane, te wejścia do tych podziemi. Również pamiętam budowę szkoły, która była dla mnie troszeczkę taką traumą, ponieważ odkopano trumnę. Nie wiem, jak to mogło być, ale wydawało mi się, że ta trumna była metalowa. Gdzie trumny nie powinny być chyba metalowe, powinny być drewniane, tak mi się wydaje. Była metalowa i w tej trumnie było coś ciemnego, takiego spróchniałego i były rude włosy. I obok tej trumny leżały dwie filiżanki. Nie wiem teraz, nie pamiętam, czy ktoś, kto tam nadzorował, potem mówił, znoście do nas, do dzieci, znoście to wszystko i tutaj przynoście, to znajdziecie, bo po każdym deszczu były kości i po każdym deszczu były jakieś naczynia, łyżki, filiżanki, odłamki. Ktoś tam jakąś łuskę od bomby znalazł. No to właśnie, to też było tak, zapamiętałam to. No to, że ci ludzie tak pili na ulicy, no to też pamiętam. I te wozaków, prawda, szmatami, butelkami. Krzyczał, szmaty, butelki. Aha, jeszcze był taki pan, który noże ostrzył i nożyczki, pamiętasz? On miał taką skrzyneczkę, jakby, nie wiem, taki przyrząd, którym nogą poruszał jak maszyną do szycia. Tu mu się kręciło
osełka i on ostrzył nam noże i nożyczki. To tego pana też pamiętam. No i oczywiście pamiętam pana, który jeździł rowerem wieczorem i zapalał nam lampy naftowe. Gazowe lampy. Aha, no pamiętam pana, który wieczorem zapalał lampy gazowe, a rano, tata mówił, że rano, a kiedy te lampy gasną? No rano przyjeżdża pan i również te lampy gazowe wygaszał. To pamiętam go na ciągu u nas na osiedlu i tutaj nad Radunią, one najdłużej stały, nad Radunią te lampy. Aż tam do Lipiec chyba, albo do Świętego Wojciecha. Aha, wiecie co jeszcze pamiętam? Pamiętam jeszcze liczniki, które mój tata powiedział, że to były liczniki na gaz. I że tam się wrzucało pieniążek i gdy człowiek, mieszkaniec zużył ilość tam gazu, no to ten gaz był odcinany. Ale czy ten gaz był do ogrzewania mieszkania, do czego on był, ja nie wiem. Zastanawiałam się, jak ja się tutaj dostałam do tego stowarzyszenia. Przez internet. Na Facebooku przeczytałam o istnieniu takiego stowarzyszenia. Napisałam do tego stowarzyszenia i odezwała się Krysia, która mnie zaprosiła. I właśnie najfajniejszym tutaj takim przeżyciem było również święto biskupiej Górki, którym nie spodziewałam się, że ściągnie takie tłumy ludzi. Gdy zobaczyłam pierwszy raz tu na wystawie zdjęcia z pochulanki, ja już pamiętam tę pochulankę taką zarośniętą, a nagle na zdjęciach okazało się, że były miejsca widokowe, gdzie nie było takich wysokich drzew. Dalej były zdjęcia z dzisiejszego zaroślaka, z okolicy kościoła Świętego Zbawiciela, czyli Salvator. Zobaczyłam zdjęcia z terenów, o których już one zostały wymazane z mojej pamięci. Wejście tutaj po tych schodkach przy biskupiej Górce na pochulankę. Też zapomniałam, jak ten teren wyglądał. Na zdjęciach sobie przypomniałam. Także cieszę się, że te zdjęcia są. Bardzo się cieszę, że nawet rozpoznałam parę osób, dzięki koleżankom rozpoznałam parę osób z klasy, do której chodziliśmy. Moim marzeniem jest takie, żeby właśnie na jednym zdjęciu, na którym my jesteśmy w klasie, żeby te wszystkie osoby zebrać. To jest właściwie możliwe, żebyśmy się zebrali wszyscy i spotkali tutaj w tym stowarzyszeniu. Klasa pierwsza, rocznik 63. Przyniosłam tutaj na wystawę w Stowarzyszenie Biskupia Górka sprzęty kuchenne, które używała moja mama, tutaj mieszkając na Stoku 13. To były łyżki drewniane do makutry, w której moja mama robiła ciasto. To była stolnica drewniana. Były metalowe, aluminiowe, trochę pobijane kanki na mleko, tak mówiliśmy, kanki na mleko, w którym kupowaliśmy mleko w spółdzielni na Biskupiej Górce. Przyniosłam obrusy ręcznie robione, haftowane przez moją mamę, robione przez sąsiadkę, takie jak z sieci rybackich. Później przyniosłam żelazka. Jedno żelazko było elektryczne z takim wyjmowanym kablem, drugie było żelazko, które moja mama bardzo rzadko używała, ale tam można było włożyć węgle. Czyli pamiętam, piec otwierała, wkładała trzy węgle, zamykała taką klapką z tyłu, żelazko się nagrzewało i prasowała. To było bardzo krótko, ale to pamiętam. Tarkę do prania. Jeszcze znalazłam, na drugą wystawę przyniosę, pralkę Franie. Ja to mam wszystko w piwnicy, powinnam zrobić porządek i to wszystko wyrzucić, ale tak prawdę mówiąc, no trzymam to, żal mi było wyrzucić. No i te stolnice, garnki, naczynia postawiłam na parapecie i wbrew pozorom było bardzo wiele osób, które mówiły, o zobacz, takie coś to u mojej babci, a to u naszej cioci Frani, a to u kogoś innego. Także te naczynia i te ścierki, które były jeszcze z lnu, czystego lnu, i też zwracały uwagę niektórych zwiedzających. A czy potrzebna jest pamięć o swoich korzeniach w rodzinie? No potrzebna, więc nam jest to potrzebne. Bo Gdańsk bez takiej historii to też nie jest Gdańsk. Tutaj mieszkali Polacy, Niemcy, repatrianci. Tak jak mówiłam, no wszyscy współżyliśmy.
Współcześnie moglibyśmy się uczyć na historii naszych rodziców i dziadków, którzy tu mieszkali. Bo tu mieszkała moja babcia i moi rodzice. W budynku, w którym już nie ma, na Stoku 13. Nie byliśmy... Byliśmy tolerancyjni. Wojna uczyła tych ludzi wielkiej tolerancji. Bo jak dzisiaj pomyślałam, że często w nocy budzili nas mężczyźni, którzy byli pod wpływem alkoholu, a tak się działo zawsze w sobotę po południu, to dzisiaj byśmy wzywali policję. A wówczas ludzie mówili, no niech się cieszą, pracują, mają pracę, mają gdzie mieszkać, niech się cieszą. Chcielibyśmy, żeby to było, żeby ta dzielnica została zachowana, żeby każdy mógł zobaczyć, jak pięknie zostały przed wojną zabudowane stoki, bo tu jest stok pewnej góry. Dzisiaj na przykład nie buduje się na wzgórzu Mickiewicza, tam gdzie teraz mieszkam, ponieważ nie ma jeszcze takiej technologii, w której można by na takim stoku postawić. Dlatego ta serpentyna tutaj jest, co jest niespotykane na terenach nizinnych. Na terenach nizinnych nie ma serpentyny, a tutaj jest serpentyna, nawet dwie. Jedna to jest Biskupia Górka, a druga to jest Pochulanka.